Wśród spraw organizacyjnych pojawia się ważna kwestia. Zwrócić szczególną uwagę na osadzonych, a cela się gwałt ze szczególnym okrucieństwem. Osadzony, a skazany za gwałt na dziecku ze szczególnym okrucieństwem, dziecko zmarło. Będziemy się starali tego osadzonego wytransportować z uwagi na jego bezpieczeństwo z tej jednostki. Już raz można powiedzieć, żeśmy pana uratowali, zwalniając go z pracy przy butach, bo też go osadzeni rozkminili, o co chodzi w jego przypadku. Ale osadzony napisał parę skarg na to, że został zwolniony i tak naprawdę to nie wie na dlaczego został zwolniony. To jest najciekawsze. Proszę na niego uważać, on jest w tej chwili w oddziale... W oddziale 11. Ten komunikat oznacza, że pedofilowi grozi niebezpieczeństwo ze strony pozostałych więźniów, którzy dowiedzieli się o tym, za co został skazany. W więzieniu wciąż obowiązuje jedna zasada – brak akceptacji dla niektórych przestępstw. Więźniom skazanym za gwałty, pedofilię czy dzieciobójstwo może grozić ze strony współosadzonych samosąd. Dlatego strażnicy muszą szczególnie chronić przestępców skazanych za te właśnie zbrodnie. Z tego powodu radomskie więzienie musi przetransportować pedofila, którego pozostali więźniowie rozpoznali. Panie oddziałowy, telefon realizowany osobno, jak będzie osadzony chciał do telefonu, korzystał z telefonu, ruch w oddziale wstrzymany, tak, na oddziale 12 tak samo, podejdziemy do niego ze szczególną ochroną. Także spacer, jeżeli będzie chciał, realizowany osobno, ruch na terenie oddziału i placów spacerowych wstrzymujemy wtedy. Pytania? Zdrowi zdolny do pełnienia służby? Baczność na wyznaczone stanowiska zgodnie z książką odmaszerować. Spocznij. Dzisiaj najważniejszą sprawą będzie kontakt z innymi więzieniami i ustalenie, które z nich może przyjąć pedofila. Gwałty na nieletnich. To po prostu gwałt jeszcze powiązany z morderstwem. O, to w tym wypadku to po prostu osadzeni, jak się dowiedzą o takiej sprawie, to po prostu reagują emocjonalnie. No i osadzony nie ma ciekawego życia w jednostce. Mogą doprowadzić do tego, że osadzony targnie się na swoje życie i nie chcemy dopuścić do takiej sytuacji. Myślę, że w dniu dzisiejszym zostanie przetransportowany do innej jednostki penitencjarnej w kraju. Pomimo prawie 25 lat pracy w więzieniu, jednak emocje, pewne przestępstwa w człowieku budzą. Taki obowiązek. Muszę wychodzić z tego założenia, że mam taki obowiązek, żeby tym osadzonym zapewnić po prostu bezpieczeństwo. I moi ludzie i ja staramy się to robić. Izolowany pedofil za chwilę będzie przeprowadzony do transportu. Dołączy do grupy innych przemieszczanych dzisiaj więźniów. Oni właśnie idą do auta. Kiedy zostaną rozlokowani, strażnicy dołączą do nich pedofila. Będzie on przewożony w izolatce. Wszystkie przedmioty związane z paleniem, zapalniczki, fiwki, papierosy, chowacie do toreb, bierzecie tylko i wyłącznie telewizory i prowiant, który dostaliście. Gdy regularni więźniowie zostaną już zamknięci, będzie można do nich dołączyć pedofila, któremu grozi niebezpieczeństwo. Zostanie on odwieziony jako ostatni. Wszystko po to, aby nikt się nie dowiedział, dokąd trafi. Musimy lepiej o niego dbać, jak o własną rodzinę. Tak? Bo jeżeli jemu coś zrobią, to i my tak samo. My już z pracy, a 3 lata stracić do emerytury, to jest smutecz. Prawda. Dobra, my idziemy na górę. Mamy wpisane, że jest izolacja, żeby go nie prowadzić z innymi w grupie. Zgłasza dowódca na radio, żeby po prostu zablokować ruch w danym oddziale. Ruch jest zablokowany, nikt się wtedy nie poruszał, oprócz funkcjonariuszy. Jak dojdziemy na miejsce po prostu, to zgłaszamy my, że jest na miejscu i dowódca zgłasza, że jest ruch odblokowany. To ostatnie chwile osadzonego w tym więzieniu. Z
spędził tu 2 miesiące. Tyle czasu więźniom w całym kraju zajęło przekazanie do Radomia informacji o tym, że ma na koncie gwałt i morderstwo na dziecku. Aby zapewnić mu bezpieczeństwo, ta informacja oraz wizerunek skazanego muszą być w tym momencie maksymalnie strzeżone. Ale informacje między więzieniami w kraju cały czas przepływają. Transporty odbywają się bez przerwy. Wiadomości są przekazywane non-stop. Prawdopodobnie to tylko kwestia czasu, aby współosadzeni w nowym miejscu pobytu dowiedzieli się o tym, kim jest nowy.